Dzień dobry, moi drodzy, zaczynamy odcineczek właśnie w takim oto pięknym stylu. Bardzo dziękuję, Arantir. Zaczynamy odcineczek. Ale się wbiłeś idealnie. Witam serdecznie raz jeszcze w kolejnym oczywiście odcinku z serii Zagrajmy w Elex 2. No i ruszamy do Einara, który jest zdrajcą. Jako taki Morkon po prostu ukrywa się... Ukrywał się wśród berserków i udało nam się go ostatnio w dość nietypowy sposób zdemaskować. No i teraz ruszamy do niego. Wiecie, szczur już, nasz zleceniodawca, wszystko wie, a my lecimy do niego i tak do lokalizacji, której przewidujemy, że może się znajdować. Generalnie... Bardzo, muszę przyznać, Elex jest taką mało oglądaną grą, mało oglądaną serią, ale widzę, że to jest też niestety dość powszechne, patrząc też na to, że mało ludzi w Elexa 2 zaczęło grać. Obstawiam, że to był fatalny termin wybrany na publikację i na premierę tej gry. Jest to dla mnie totalnie niezrozumiała decyzja i naprawdę ubolewam nad tym, ponieważ gra jest serio fajna. Patrzcie, co my tu mamy. Paliwo do naszego jetpacka, no i Elex. Także nice. W takich lokalizacjach warto, jak widzicie, mieć oczy szeroko otwarte. Gdzieś tam ma się rzekomo znajdować nasz Einar. I serio, jeżeli ktoś z was szukałby na przykład właśnie... O, proszę. Jakiejś fajnej gry do pogrania. Lubicie otwarty świat i ciekawe. Często... Oh shit, to ma czachę. Dobra, uciekam. A często też zabawne questy. To serdecznie polecam zainteresować się właśnie Elexem. Jeżeli taką toporność możecie przeżyć, to naprawdę będzie wam się grało fajnie, myślę. A, przyszła już tutaj, dobra. No i super. O to chodziło. Ja mam nadzieję, że sam sobie Einar też nie będzie tak wymagający, jak przeciwnicy, jacy są w jego okolicy. No coś obstawiam, że tutaj wszyscy będą mieli czachę i będą chcieli mnie zamordować. Elex 2 więcej graczy niż Battlefield, to najnowsze. No i dobrze, no, słyszałem, że skaszana tam w Battlefieldzie. Wow. Ale odleciał. O, i to też czacha? A nie. No to jest chory szczur jakiś. Dziesięć ekspa tylko. No to widzę, że taki miszmasz tych wrogów jest. Nie ma co się jakoś tam zdrażać, że to jest ciężki teren czy coś. A ty? Młody krzykacz. No to z komentarzy na YouTubie przyszedł chyba. GG easy, na dwa hity jest. No w sumie tak, dwa kliknięcia i zbanowany, nie? Ja tam może z 20 osób zbanowałem, odkąd nagrywam, to myślę, że to jest za mało. Oh shit, tam coś dużego jest. To są w ogóle Morkoni? Czy to są... strażnicy, którzy mnie zaraz zamordują? Kurde. O Boże. Patrzcie. To idzie! Co to kurde jest? Grota. Ha, rozwalili go. Siema. Boję się ich trochę. Nie wiem, czy tu mogę wchodzić. Sługus. To jest Einar chyba, co? Pewnie. Dorwałeś mnie. Dlaczego uciekałeś przede mną w forcie? Zacząłeś mnie wypytywać o szczura i berserków. Spanikowałem, jasne? Myślałem, że wpadłem. Ewidentnie przysłał cię szczur i wreszcie się wydało. Owszem, jestem Morkonem. Albo raczej byłem. Co to znaczy? Należałeś do Morkonu? Znalazłeś mój dziennik. Czytałeś go? Tak. Wiem wszystko. No to chyba nie muszę ci nic streszczać. Tego najbardziej się obawiałem. Zapomnienia.
Nie mogę już wrócić do Berserków, a Morkoni całkowicie przestali o mnie pamiętać. Nie wpuścili mnie, nie rozpoznali. Od lat nie odprawiałem rytuałów ku czci Rawaka. Wyglądam i gadam jak berserk. Miałem dobrą robotę. Szanowano mnie. Lecz w końcu wylądowałem tu bezdomny. Miłego oglądania, ale oczywiście życzę wszystkim. Cześć raz, Mortal. Czy Morkoni rzeczywiście w żadnym razie nie przejmują się cię z powrotem? Czy naprawdę nie masz gdzie się podziać? W sumie nie chcę, bo nie chciałbym, żeby on do Morkonów leciał. Naprawdę nie masz się gdzie podziać? Zamierzam szukać szczęścia u banitów. Wiem już sporo o Morkonach i berserkach, a takie informacje na pewno są coś warte. O klerykach nawet nie wspomnę. Oni w ogóle nie chodzą na takie układy. Wolałbym już zgnić w rynsztoku, niż zgłosić się do albów. Czy Morkoni rzeczywiście w żadnym razie nie przyjmą cię z powrotem? To wykluczone. Próbowałem wszystkiego. Wszyscy, których znałem, nie żyją. Zaproponowałem, by uczynili mnie więźniem, ale nie chcieli o tym słyszeć. Pomyślałem, że mógłbym donosić na berserków, ale podobno sama Zarina zabroniła mi przebywać w grocie. Jej zdaniem powinienem się cieszyć. W końcu nie zabili mnie na miejscu. Nie, muszę uporać się z tym inaczej. Co mi radzisz w takiej sytuacji? Mógłbym wstawić się za tobą szura. Nie powinieneś już pokazywać się w forcie. Nie pozwolę wyłuszyć na sucho, zabij. Ja bym spróbował go nakłonić może. I wtedy szczur byłby dobrze na pewno nastawiony do nas, jakbyśmy go żywego sprowadzili. Tak, nie, to go zabijemy może. Mógłbym wstawić się za tobą u szczura. Zrobiłbyś to dla mnie? Szczur pewnie zabije nas obu, jeśli mnie do niego zaprowadzisz, co nie? To chyba nie jest dobry pomysł. Bez sensu tak ryzykować. Doceniam twoją propozycję, ale berserkowie nie chcą mnie już widzieć. Nie po tym, jak uciekłem. No wiem, może by nie chciał, żebyśmy go doprowadzili z powrotem. Znaczy, nie mogę pozwolić, jeżeli chce być berserkiem, żeby mu to uszło na słucho, bo on sam powiedział, że będzie sprzedawał berserków. Więc jeżeli nie chce wrócić, szczur faktycznie nie chce, żeby on wracał, ale myślałem, że wiecie, może na zasadzie, no, żeby wracał jako berserka, tak, to może by go tam uwięził czy coś. To wydaje mi się, że niestety, ale zabicie Inara będzie najlepszym wyborem. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Po przydupasie szczura nie spodziewałem się niczego innego. Ale nie poddam się bez walki. Dobądź broni. Nie masz po co tu być! Ale Kaja go tam podpala. No gościu, sorry, ale zdradziłeś swoich. Puszczenie go wolno by nie byłoby dobrym wyborem, myślę. Mechy się nie zainteresowały za bardzo. Łuk mamy. Jesteś cała? Tak, to nic takiego. Mamy teleporter, więc będzie można tutaj wrócić do Morkonów, jak rozumiem, w razie co. Nie, powrócimy chyba do fortu teraz. No i powiemy też Chloe o tym, że ukończyliśmy już zadanie, ale to może najpierw paranoja szczura niech będzie. Weźmy do jej okrywki. Ice Cream, no tak, jest to gra Alex 2, w sensie jest grą twórców Gothica, jest to wiecie, autorstwa Piranha Bytes, więc nic dziwnego, że jest bardzo podobne do Gothica, nie? Znalazłem Einara. Co mu zrobiłeś? Cierpiał? Nie przysporzy ci więcej kłopotów. Z pewnością, ale nie o to pytałem. Co z nim zrobiłeś? Opowiadaj.
Zabiłem go. A, mój prywatny kat. W końcu spokojnie zasnę. To bardzo przyjemne wieści. Dam ci znać, jeśli znów będę czegoś potrzebował. I tyle? A czego się spodziewałeś? Myślałem, że się rozumiemy. Ty wykonujesz zadanie, a ja płacę. I finito. Obiecałeś mi więcej kasy, jeśli osiągnę dobre wyniki. Doprawdy? To na pewno byłem ja? Dobra, czemu nie? To wszystko... 50? Już ci zapłaciłem. Zgodnie z umową dostałeś fundusz zalążkowy. No nie wierzę. Z obecnego obrotu spraw. Niezły z nas zespół. No trochę lipa, nie? Mało zachęca, żeby dołączyć do berserków, szczerze mówiąc. Zrobimy teraz to, niepożądany Morkon i pójdziemy do Chloe powiedzieć o tym, że górna dzielnica została otwarta. Nie wiem, czy to dla nich też było, że niby dla wszystkich, ale było, że dla nas. Nie tylko osób z listy. Szczerze, to się trochę zgubiłem z tym, kogo w sumie mogą tutaj wpuszczać do tej górnej dzielnicy teraz. Vote kill szczur. No nie byłoby to złe rozwiązanie, myślę. Znaczy jego ksywa jest bardzo adekwatna do tego, jaką on jest personą, nie? To jest naprawdę niezwykle trafne określenie tej osobistości. O, ale sobie pozwoliłem. Oj, Jax. Musimy jakieś ognisko znaleźć i trochę jedzenia przygotować. Do górnego miasta mają wstęp tylko szanowani obywatele Corinis. Założyliście już maski. No? Dobrze. Zanim zaczniemy, muszę wam coś powiedzieć. Szkolonko jakieś, słuchajcie. Zbliżcie się. Nie każcie starcowi nadwyrężać gardła. Nie współczuję tym kolesiom. Dużo lepiej. A teraz słuchajcie. Zaraz wejdziemy do kopalni. Przyda wam się jakaś broń oraz coś do jedzenia, spania i relaksu. To ostatnie to wasza sprawa. Narzędzia czekają na dole. I pamiętajcie, w kopalni jest w cholerę gazu. Często wymieniajcie filtry, jasne? No, to do roboty! Znaczy często. Co do zapasów dla Iwana? Otworzyli już górną dzielnicę? Cywile, którzy mają poręczyciela, mogą wrócić. Co? Od kiedy? Odkąd o to zadbałem. Najwyższy czas. Dobra, załatwię to od ręki. Chcesz pójść ze mną? Od razu zabierzesz towar dla Iwana. Przewidziałam kilka kryształków dla tragarza. W porządku. Udam się tam z tobą. No to w drogę. Dobrze się czas... Zaczekaj chwilę. Co jest? Sprawdziliśmy kryjówkę banitów, o której mi powiedziałeś. Nie było po nich ani śladu. Słucham? Ktoś najwyraźniej uprzedził ich o naszej wizycie. Są sprytni, ale to nic nowego. Co teraz? Nic. Przegoniliśmy ich. Póki co tyle musi nam wystarczyć. A skąd wiesz, że oni tam byli? Pomyślałem, skoro nie było po nich śladu. Jak przebiega śledztwo. Ja w każdym razie nie zamierzam z niego rezygnować. Do zobaczenia. Znalazłem ten list w kryjówce banitów. Czuję jednocześnie ulgę i niepokój. Wiele na to nie poradzimy. Chyba zmyli się już na dobre. Mimo to, jeśli kiedykolwiek wrócą, będę gotowy. Dziękuję, że przyniosłeś mi ten list. Pamiętaj, stała czujność. Można to zrobić po mojemu. A byłby plot twist, gdyby wyszło, że... Tak to wygląda. Dobrze się czasem przewietrzyć. Mam dość zapachu tego miejsca. O, teraz nas uczą, jak się chodzi. Cieszę się, że nie prowadzisz interesu. Dzień za dniem wdychać to samo powietrze, co ci idioci. Każdemu by to zbrzydło. Możemy się pośpieszyć? Wyluzuj. Daj nogom odpocząć. Kiedyś to była najbardziej rozrywkowa dzielnica.
Właśnie tak stary książę dbał o spokój. Jak to? To proste. Zakapior, który imprezował do bladego świtu, nie zwlecze się z wyra przed południem. Dzięki temu panował porządek. Chcę ci jeszcze coś pokazać. Tędy. Czy ty i Kaja rzeczywiście... No wiesz... To nie twoja sprawa. O kurde, fajny patent. Poruszyłam drażliwy temat. Dobra, nie naciskam. Zamierzałaś mnie gdzieś zaprowadzić, prawda? Jesteśmy na miejscu. Tylko tutaj w całym obozie zdołasz się naprawdę zrelaksować. Czujesz to świeże powietrze? Żadnych pijaków? Ani frajerów? To nie wygląda stabilnie, szczerze mówiąc. Tekstami. Ej, złotko! Poczekaj chwilę. Muszę się czymś zająć. Jakiś problem? Nie ma tu czego oglądać. O, chciałem tylko... Co? Zarobić kopniaka w potylicę? Dobra, już idę. No, tak lepiej. Dobra, chodźmy. Naprawdę nie chcę gadać z tymi łachmytami. Odkąd fort przejęli berserkowie, kręci się ich znacznie mniej. A tak wciąż za dużo. No, była, ale tam relacja się dawno temu zakończyła, według gry, nie? W sensie lata temu. Kutasiu jeden. To niezły Tajlas. Dobrze się dogadujecie. Staruch sprzedaje mi gorzałkę po mocno zawyżonych cenach. Aha, to chyba nie do końca. Spróbuję mu za to nawtykać, tylko je podniesie. Tak więc się uśmiecham i w duchu życzę mu śmierci. Ale wtedy nie będziesz miała gorzały. I otrzep buty. Chcemy zrobić dobre wrażenie, nie? Nie są znowu takie brudne. Żartowałam. Buty należy czyścić tylko w jednym przypadku. Kiedy skopiesz nimi za dużo cudzych dób. To chyba twoja specjalność, co? Nie ma lepszego sposobu, by zdyscyplinować się posłuszną Chloe przejść. Ale wystarczy o tym. Jesteśmy blisko. No to mogłaby już przyspieszyć. Delikatnie mówiąc. To tutaj. Gadanie zostaw mnie. Halvar to straszna zrzęda, ale wiem, jak się z nim obchodzić. W porządku. Co mam robić? Zamknąć się i słuchać. Aha. Czy my już go znamy. No i co teraz? A. Sprzedałeś mi ostatnio żarcie w puszkach i przyprawy. To było jakieś, powiedzmy, 35 puszek i... Świetnie. Pamiętasz. Muszę dostać jeszcze raz to samo. To wykluczone. Akurat przeprowadzam inwentaryzację. Nie pieprz głupot i dawaj towar. Mój magazyn funkcjonuje ściśle według procedur. Nie mogę sobie... Weź się, kurwa, ogarnij. Albo sam dostarczysz swój szajs do dzielnicy handlarzy. Chcesz, bym spoufalał się z prostymi ludźmi? Nie wiem. A chcę? Co? O, tak, w porządku. Spróbuję to załatwić. Nie musisz niczego targać. Twoje szczęście. Możesz powiedzieć swojemu Morkonowi, że dostanie towar. Znając Halvara, raz dwa zorganizuje, co trzeba. A moje kryształki? Za co? Nic nie niesiesz. Aha. Nie mamy takiej inteligencji, żeby to wybrać. Poszedłem z tobą. To nic nie znaczy? To był miły spacer. Ale nie aż tak, by za niego zapłacić. Dobra. Powinnam wracać, zanim ci idioci puszczą moją knajpę z dymem. Trzymaj się. Mhm. No trochę lipa. Ja czemu mam wrażenie, że
nie dopytywała o Kaję bez przyczyny. Chloe, akurat. Chodźmy do Iwana jeszcze, mam mu zaraportować to. No, trochę zostałem wyjaśniony, no ale taka jest prawda. No przynajmniej mam nadzieję, że Iwan coś tam zaproponuje za to, że mu pomogliśmy. No bo jakby nie było, no to kurde... Sporą przysługę mu wyświetliliśmy, nie? Patrząc na to, że inaczej moglibyśmy jego quest poprawić tak, że moglibyśmy go wygnać bez towaru do własnego domu, z fortu w ogóle, w którym się teraz zajmuje. Jack, to palcem nie kiwnie, bez kryształków, no i tego mamy coraz więcej tych kryształków, no. Weź pobudka. Książę padł, fort padł. Książę cię potrzebuje. A, no to już widzieliśmy jakieś tę propagandę. Na dachu to aż było? To chyba wywiało jakoś. Nie chcę się wspinać, chcę zejść. O. Prowiant od Chloe jest już w drodze. No, bez przesady, Jax. Poważnie? Nie, to świetnie. A tych masek nie zauważyłeś, że ci zniknęły? Nie zamierzam pytać, jak to zrobiłeś. Dzięki. Wiesz, co to znaczy? Mogę zwinąć dobytek i wreszcie wyruszyć do Karakis. Będę się streszczał, zaczekaj na mnie. Dobra, skończyłem. Pójdziesz ze mną, tak? Jasne. Świetnie. Jeżeli masz coś jeszcze do załatwienia, zajmij się tym teraz. Daj mi znać, kiedy zechcesz się zbierać. Chodźmy do Karakis. Lepiej być nie mogło. A nareszcie zobaczę rodzinę. Są dla mnie światełkiem na końcu bardzo długiego, ciemnego tunelu. Tak czy inaczej, w drogę! Chcę mieć ten fort jak najdalej za sobą. A, to groty, to możemy się teleportować. Zatrzymali nas strażnicy. Po co mieliby to robić? No tak, bez przyczyny. Z nimi po prostu nigdy nic nie wiadomo. Pogadamy później. Dobrze. Ciekawe, co by się stało, gdybym się teleportował. O, ściło. Jax interesowany jak Kratos. Trochę tak, no. Ej, tych strażników w ogóle na razie nie widzę. Cóż, mogło pójść znacznie gorzej. No. Jest jeszcze czas, aby wszystko szlak trafił bez obu. Strażnicy pewnie się cieszą na widok moich pleców. No dobra, naprzód. Przed nami szmat drogi. Przynajmniej idziemy z górki, co? Nie wiem, on gada. Ja tak przez całą trasę będzie? O! A, minął nas, okej. Okay. Którędy zmierzamy do Karakis? No, o tym jeszcze nie zdecydowałem. Na przełaj będzie dość ryzykownie. Dlaczego? No bestie czy coś? Dlaczego chcesz się nagle znaleźć w ogniu bitwy? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kiedy moi ludzie i berserkowie toczą bój, lepiej się nie mieszać. Fort nareszcie został w tyle. Chyba pora urządzić sobie postój. Już? Nie czujesz się padnięty? Przecież sam zarządziłeś przerwę. O, wolę byśmy się za prędko nie zmęczyli. Co jest, kurde? Jeżeli brakuje ci sił, to mam coś, co ci pomoże. A proszę, weź to. Smakuje. Napój energetyczny. Ale nieźle działa, kiedy potrzeba zastrzyku energii. Ruszajmy dalej, póki jeszcze widno. To może przerwa, czy jednak nie? Co by podróż nam szybciej zleciała? Co ty na to? Bardzo chętnie. Posłuchajmy go. Świetnie. Po co tak cierpieć w ciszy, prawda? O, tędy! Słuchajcie, będziemy za chwilkę kończyć już, także nie wiem, czy uda nam się tę podróż ogarnąć do samego końca. Chciałbym się czegoś o tobie dowiedzieć. Czekaj, nie, sam zgadnę. Ale jest osioł ze Shreka po prostu. Poważnie? Ha, a czemu nie? Mamy sporo czasu. Zawsze to jakaś rozrywka. Zacznijmy od tego, skąd pochodzisz. To skąd? Oj, Jax był album. Bez podpowiedzi. Daj pomyśleć.
Prawie chciałoby się tu zamieszkać. Raczej nie urodziłeś. Wow. Okej. Okay. 50 expa? Nie urodziłeś się, Banito. Coś nie jesteś przekonany. No dobra, wykluczam te oczy. Banita powinien być Przebiegło. Właśnie. No dobra, wykluczam tę opcję. Banita powinien być przebiegły. Skąd cię zatem przywiało? Nie mów mi. Nie, no za chwilę będzie nas rozpraszało tutaj. Ciężka ta droga. No ja nie mogę ich sięgnąć nawet. A to jest fair. Te cholerne świetniki doprowadzają mnie już do szału. Ale i tak wolę od całej tej reszty, jaka tu krąży. O czym to ja... A, właśnie. Nie, no to jest to bez sensu, ale... Ale może... Jeszcze minutka. Ale tutaj, kurde, rzeczy. Wkurzek wrzut, no. To prawda. Jeszcze minutka. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie, myślę, w tym miejscu na spokojnie już koniec tego odcinka. Wow! Czytają, jest tutaj. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo dziękuję wam też za obejrzenie dzisiejszego streama. Na przyszły zapraszam oczywiście na twitch.tv/demondeslife. Link jest też w opisie. I do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze naprawdę ogromne wsparcie. Bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Pa, pa. O, doświadczenie wpadło, jak miło. Taki pozytywny akcent na koniec. Do zobaczenia jutro w kolejnych odcinkach na YouTubie. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.